Wy imperialiści, tutaj Lukas i jego upadająca Moskwa. Zapraszam Was dzisiaj na streama na Twitcha, godzina 18:00. Przypominam, że streamy odbywają się wtorek, czwartek oraz sobota właśnie o 18:00. Witam imperialistów w drugim odcinku naszej serii półporadnikowej z Imperatorą, gdzie ja gram w tą grę i mniej więcej tłumaczę co, jak i gdzie, jeżeli wiem na ten temat coś, a jak nie wiem, to Wam zadaję pytanie i liczę na Waszą odpowiedź w komentarzach. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie, co oznacza i co się dzieje, jeżeli familia jest niezadowolona, spada lojalność danej rodziny, co może prowadzić do wojny domowej. Tego ja akurat jestem pewien, że to tak działa. Co do przyjmowania rodzin, no to kazaliście mi każdorazowo przejrzeć rodzinę, czy się nadaje, czy się nie nadaje i czy ma wartościowych członków. Zobaczymy, czy tak zrobię. Może w przyszłości, jak nasze imperium się rozrośnie, bo rzeczywiście jedynym tak naprawdę urzędem, który będzie nam się tutaj zwiększał z czasem, to jest gubernator, a jak tych w sumie guberni, to za dużo tak czy siak na mapie nie ma realnie. Całe Włochy to 3 na przykład gubernie. Zostałem też pouczony, że w Rzymie warto ustawić politykę centralizacji od samego początku, bo wtedy będziemy zwiększali migrację populacji do naszego miasta. Jak działa ta migracja cała? No niby jest to opisane na wiki, ale nie jest ona dokładna. Oprócz tego, że UI jest trochę dziwne, bo tutaj mamy incoming migration, a nagle tutaj mamy outgoing migration. I tak wiecie, no jeszcze powiem szczerze, że na przykład tego paska nie zauważyłem, dopóki mi nie zwrócono, no to uwaga, że tutaj jest ten pasek. Ale ogólnie na migrację wpływa po pierwsze poziom cywilizacji, dostępność miejsc na populację, o, tutaj mamy 66, oraz czy mamy do czynienia z miastem, czy z settlementem. Settlement ma duży minus do migracji. Tutaj w przypadku Rzymu mamy do czynienia właśnie z dwoma głównie typami jakby mieszkań, nie wiem jakby to powiedzieć, miasto mamy oraz osiedle. Osiedle produkuje nam dobra, które dajemy na handel, czyli rozwijamy nasz komers, a miasto opiera się głównie na taksach. Nie zmienia to jednak znaczenia tego, że raczej Wam zależy na rozwijaniu handlu w tej grze, na tej modyfikacji. Oglądałem parę poradników i wszędzie tam było powiedziane, że settlement daje teraz gigantycznego boosta do ekonomii i właśnie do handlu i raczej na ich rozwoju powinno nam bardziej zależeć niż na miastach. Miasta dają nam głównie manpowera oraz naukę. O kierunki ekspansji dla Rzymu akurat też jest dość łatwo. Musimy pobić wszystko, co ma naszą kulturę w pierwszej kolejności i ponoć im szybciej, tym lepiej, zanim zacznie to nawracać na przykład Kartagina na Sycylii, albo tutaj ci zieloni źli zaczną nam nawracać czerwone, więc właśnie dokończymy teraz podbojów na północy i następnie weźmiemy się za Kartaginę. Na Sycylii robi już klejmy, tak samo robi już klejmy na Turinie. Od razu i przy okazji widzimy, ile mamy populacji w danym regionie. Wszędzie tutaj dookoła zaczynam tworzyć klejmy, bo będziemy toczyli wojnę za wojną. Zbiorę właśnie zawsze każdorazowo obszar, który ma najwięcej populacji. I właśnie na tym nam będzie zależało, żeby pobić prowincję z naszą kulturą w pierwszej kolejności. Myślę, że zakończę tutaj na górach te podboje, a następnie skierujemy się do Grecji, bo mamy tutaj znowu religię helenistyczną, co prawda kulturę inną, ale przynajmniej nie będziemy musieli się religią zajmować. W badaniach naukowych, no to wiem, że będę potrzebował bardzo szybko tutaj teatru, który mamy, o, Gradual Economic Integration. Pozwoli na to budować odpowiedni budynek, który będzie szybciej pozwalał nawracać naszą główną kulturę. Na naszą główną kulturę. Więc wydałem 5 punktów i teraz, no, możemy go wreszcie stawiać. Teatr oczywiście leci od razu do największych ośrodków miejskich, chociaż jest dość kosztowny, więc poczekamy jeszcze z rozbudową, ale tak czy siak lećmy dalej z naszymi wojnami. Warto też kasować forty na bieżąco, jak tutaj je macie. W przypadku Rzymu, patrzcie, mamy fort zaraz w prowincji Wei, więc tak czy siak będzie bronił nam tutaj tego obszaru całego dookoła, więc w Rzymie nie jest nam potrzebny. No i tutaj te forty tak samo, aż tak gęsto nie muszą być postawione. Forty są niestety bardzo drogie w utrzymaniu. Jest ich pełno na tej mapie, więc warto je kasować na bieżąco. Prawo dotyczące właśnie zarobków z commerce zwiększam już na export value, żeby było to zwiększone. Już zaczynam coraz więcej eksportować dóbr, więc jak najbardziej mi na tym zależy. Warto też w panelu tutaj Nation Overview automatyzować sobie drogi, że w momencie, kiedy jest to możliwe, wasi gubernatorzy będą importowali surowce do waszych prowincji poszczególnych.
Oczywiście na początku i tak tych dróg nie ma za dużo, zobaczcie, plus jedna, ale i tak jest większa szansa, że bot zrobi automatycznie tutaj jakiś dobry import niż wy zrobicie. No bo tak naprawdę na początku tylko dwóch surowców jest dość dużo na świecie, żebyście sobie to importowali, grain oraz livestock. Wszystko pozostałe to klikacie i się tylko wnerwiacie, że nie możecie importować. Uuu, mogę importować, importow. Możemy też już wykonać kolejne misje, kolejne miasta przenieść albo zostawić bez zmian. Sporo tych misji wykonałem, teraz możemy akurat podejść, tak jak już wspominałem o tej misji, do tych wszystkich greckich miast, które tutaj są, ale to najpierw jeszcze jestem na etapie poprawiania z nimi relacji. Myślę, że jak będę miał, nie wiem, plus 50 czy coś, to wtedy dopiero kliknę tą misję. W sumie po co ja mam te armie cały czas podstawione, tylko sobie opóźniam badania, idiota, a jak widzę, ten progres robienia claima jest dość powolny. Cofnięcie armii natomiast spowodowało, że możemy rozwinąć nasze tradycje. No i tutaj mamy Siege Ability plus 10% albo Heavy Infantry Offense plus 15%. Obie są dość przydatne, więc wszystko jedno co weźmiemy. Kurzają mnie ci piraci. Destroy Pirates, już! Pływaj floto, poluj na nich! I w sumie musimy zbudować właśnie taką flotę do 20-30 okrętów, żeby tutaj pływała i cały czas mi broniła wybrzeża przed piratami. Nie wiem, jak to też później będzie wyglądało podczas naszych wojen z Kartaginą. Też trzeba będzie rozbudować tą flotę. Tylko, że niestety flota jest naprawdę droga w utrzymaniu. Czyżby rozwiązywanie armii też przyspieszało robienie claimów? Bo tylko rozwiązałem i nagle pup i claimy są. No więc armia w górę. Jako, że wiem, że nie będziemy teraz toczyli ciężkich wojen, a pieniądze będą mi raczej potrzebne, no to skupię się tutaj na błogosławieństwach Merkurego, które zobaczcie, ile nam podnoszą dochody z handlu. Bardzo to jest mocne. Myślałem, że to będzie prosta wojna, ale widzę, że jednak jakaś taka troszeczkę większa. Na szczęście mamy lojalnych wasali, ale atakujemy. W sumie największy problem podczas tych kampanii tutaj, gdzie toczę walki, to mam z tymi napisami, że są jakieś takie za duże i mi cały czas czuję, że mi zasłaniają jakieś ważne elementy mapy. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak gracie w tą grę. Oczywiście miasta zdobywamy. A, i jeszcze nie wspominałem wam o tym, że jeżeli wam zależy na podnoszeniu popularności jakiegoś władcy, no to widzicie, że zdobywanie prowincji podnosi tą popularność o 5 punktów. Jest to dość sporo, więc zwycięstwo goni tutaj popularność. Co do armii podglądania, tak, oczywiście wiem, że tutaj jest Ledger i możemy podglądać wtedy kohorty, jakie kto ma wystawione w danym momencie. Czyli przed wypowiedzeniem wojny niestety nie dowiemy się, ile kto ma wojska, co czasem może się źle skończyć. Patrzcie, że my mamy 39 kohort, a taka jakaś Maruja w Indiach ma 254 kohorty. No i moje starania przyniosły zamierzone skutki. Populiści są u władzy i naprawdę jest ich dość sporo w Senacie, a moje starania polegały na tym, że akurat starałem się wszystkie urzędy w guberniach właśnie dać populistom, żeby oni, tosząc bitwy, cały czas starawali się coraz bardziej popularni. Też oczywiście cały czas promuję tych populistów, a populiści są właśnie nam potrzebni, żeby... Właśnie, co on potrzebuje, żeby być dyktatorem? 75% głosów w Senacie. A ile ich mam? No to wzmacniamy! To chyba o to chodzi. Też dowiedziałem się tutaj od jednego z moich widzów, że mamy coś takiego w dyplomacji, do której tak się śmiałem, że nawet tutaj nie zaglądałem w poprzednim odcinku. Możemy nas ustawić nasz, jakby to, sposób postrzegania sąsiadów i tak dalej dookoła w różny sposób. Obecnie Rzymem mamy jakiś taki stan chyba nastawiony na duży podbój. Patrzcie, koszty warscora zmniejszone, fabrykowanie przyspieszone, mniejsza agresywna ekspansja, ale jeżeli by wam zależało na handlu, też macie taki stan tutaj zrobiony na poprawianiu relacji albo posiadaniu sojuszników, też taki tutaj nastawienie macie właśnie w dyplomacji. Ja go nie będę zmieniał, zależy mi przecież na podboju jako Rzymem, więc to zostawmy. Ale w sumie teraz pomyślałem, że może warto byłoby przed misją właśnie tutaj integrowania tych subjektów greckich zmienić ten stans. Na przykład na ten. Improve relation cost minus 25% i że agresywna ekspansja szybciej spada i jednocześnie opinia krajów graniczących z nami jest wyższa o 10 punktów. Może warto to rozważyć. Po wojnie oczywiście. Dobra, dyplomatycznie już poprawiam relacje z naszymi sąsiadami. Prawie po 90 punktów mamy na plusie. Nie wiem, czy to dużo, czy mało w tej grze. Więc nie mam żadnego pojęcia, czy to jest dobre rozwiązanie, które robię. No ale staram się popoprawiać, wydać pieniądze, żeby ich przekupić w stosunku do siebie. I poprawiam to praktycznie... O, tą nas jakoś olałem. Ups. No to poprawmy. Zmieniłem też, jak widzicie, tutaj to nastawienie, tak jak już mówiłem wcześniej.
w stosunku do nas. Oj, tutaj też zapomniałem. Ups. No nieważne, bywa też i tak. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej lepszej troszeczkę mapki dyplomatycznej, żeby to lepiej działało. Żebym widział, kto tak naprawdę jest moim wasalem. Nie wiem też, czy to jest dobry sposób, który obecnie robię, bo alternatywą byłby oczywiście przecież podbicie tych miast, a podbicie miast dałoby nam dodatkowych niewolników, a dodatkowi niewolnicy wpłynęliby oczywiście na rozwój naszych posiadłości. O, widzicie, kolejni niewolnicy, co zwiększyłoby znowu nasze dochody z handlu. Postacie, no, jednak biorę tutaj cały czas, wypycham. Nie ma sensu na razie zwiększać tych naszych rodzin za bardzo. Widzę, że też podbijanie tego regionu nie wpłynęło jakoś na postrzeganie mnie przez te miasta greckie na południu, co skutkuje tym, że raczej wypowiem za chwilę kolejne wojny. Tylko ogarnimy oczywiście gubernatora. I tutaj dużo mam po prostu sprzecznych informacji. Jedne osoby od razu mi mówią, weź nawracaj najszybciej religię, inne mi mówią, weź najszybciej nawracaj kulturę, a znowu inne osoby mi mówią, żebym w pierwszej kolejności robił harsh treatment, żeby zadowolenie tej populacji było jak... Nie, czekajcie, local autonomy, przepraszam, żebym dał, żeby nie dochodziło tutaj do buntów, ewentualnie właśnie dawał harsh treatment, jeżeli lojalność tej prowincji spadnie nam za dużo. Nie, no tutaj na razie wezmę tą local autonomy, zwiększę i zobaczymy, jak tutaj uda nam się zrobić. Zobaczcie, bardzo szybko lojalność będzie nam spadała, przez to, że właśnie mamy tutaj różną kulturę i różną religię. Kultura jakaś galicyjska oraz religia druicka. Och. Kolejnym naszym celem będzie Wenecja i Istria. Tutaj zdobędziemy. Przyszłościowo nie będą te kraje dla nas żadnym problemem, żeby akurat tutaj zaprowadzić pokój na tych terytoriach. A nasze armie od razu tutaj wysyłamy. Skoro są podniesione, no to działajmy od razu. Mamy też możliwość zwoływania senatorskich rad wojennych, ponieważ mamy takie prawo odpowiednie wprowadzone. I tutaj dostajemy coś na zasadzie misji z Europy Universalis 4. Wykonanie tych misji zwiększa nam lojalność danej partii i osób z danej partii, w zasadzie to przewodniczących danej partii, jak i siłę danej partii. O, i ciekawe, że na przykład mam też wojnę z tym czerwonym, a tego nie było na liście. To jestem teraz troszeczkę zdziwiony, nie wiem, czy damy im radę. No trudno, może tą Wenecją się też zajmijmy. Nie wiedziałem, że jeszcze z tym czerwonym toczę walki, więc gdzieś tutaj te nasze armie wyślijmy. No będę chciał najpierw bitwę stoczyć oczywiście, żeby wypchnąć przeciwnika. Jakaś cenomania, nie wiem jak się to nawet wymawia, no z nimi toczymy walkę. Dorwaliśmy część armii weneckich i raczej to nie będzie dla nas problemem, mamy dużą przewagę liczebną. I teraz w poszczególnych jakichś bitwach będziemy ich niszczyli. Nie jest jakichś fortów, patrzcie jak nam inkom się zmniejszył przez to, że tutaj forty zdobyłem w tej okolicy i jeszcze ich nie poczyściłem. Zrobimy to dopiero po może wojnie właśnie z Wenecją. Jak ogarnę, gdzie z kim będziemy walczyli następnym razem. O, przeciwnicy się wbili w naszą mniejszą armię. Szkoda, że to nie działa tak jak w Europce, że to jakoś przyspiesza nasz progres Siege'a następnie. No a tutaj znowu gdzieś ucieka nasz przeciwnik do prowincji obok. Dajesz, no walcz, nie uciekaj w tych lasach. No po chaszczach muszę jakoś biegać i ich jeszcze łapać. No co za typy jedne. To takie wielkie zwycięstwa nas czekają przecież w tym momencie. Zobaczcie, nagle z 3 golda do 12 golda, przez to, że mam tylko parę prowincji z fortami podbite, masakrycznie duże koszty. Też padały propozycje co do innych serii, innymi krajami w tej grze. Zobaczymy wszystko, jak po prostu popularność tej gry będzie wyglądała. No niestety na YouTubie jest tak, że jak coś jest mało popularne, no to tak naprawdę nie mogę z tego nagrywać. Nic co bym chciał. Może na streamach jeszcze pogramy w Imperator Rom więcej, jeżeli się nie przyjmie ta seria na kanale. Na razie mamy poradnikową serię. Myślę, że na 4 odcinkach się ona zakończy. A co będzie dalej, to po prostu realnie zobaczę. Gra wydaje mi się ogólnie bardziej przystępna niż to, co było w Crusader Kingsie oraz to, co mamy w Europie Universalis 4. No i do tego jest realnie tańsza, tak? Nie ma dużo DLC do tej gry i zresztą te DLC nie wnoszą na razie nowych mechanik, tylko właśnie dodają jakieś nowe misje. To ja mam z nimi wojnę, czy nie mam wojny? No bo już nie ogarniam. To czemu im fortu nie zdobywam? Ich fortu, no. Oszukisty! I w sumie kliknijmy tą misję na te greckie miasta. Zobaczymy, co się wydarzy w tym momencie. Czy one staną się moimi marchiami, wasalami, czy czymkolwiek. O, i już jakieś miasto stają się naszym trybutariuszem przyszłościowym, oczywiście. Ja tymczasem zdobyłem już wszystkie tutaj prowincje od Wenecji i kierujemy się teraz do Istry. No, tego nie mogę zająć. Wchodzę, nie okupuję, więc nie wiem, o co chodzi z tą nacją. Mam wojnę, nie mam wojny. What the fuck? No, ale... Okej, mogę wszystko zabrać. Mimo iż tego nie okupuję, mogę to brać dla siebie. Nie narzekam!
Ech, no i teraz najgorsze to jest to, że teraz jak mamy te prowincje, które graniczą z mniej ucywilizowanymi regionami, mogą odpalać nam się barbarzyńcy. Barbarzyńcy chodzą po waszych prowincjach i je plądrują do momentu rozbicia takiej armii. I niestety każde splądrowanie no, zabiera wam oczywiście populację, niszczy wam czasem jakieś budynki oraz co najgorsze zmniejsza poziom cywilizacji danego obszaru. To jest straszne. No i dobra, no nie za dużo tych miast niestety się do nas dołączyło, tylko chyba 3, więc całą resztę trzeba będzie po prostu podbić. Fabric claim. Od razu robimy na wszystko co mogę, wszędzie robimy claimy. No i tutaj mnie akurat barbarzyńcy splądrowali. Jak widzicie, poziom cywilizacyjny jest zerowy. Od razu niestety, kurka, nie rozbiliśmy do końca ich armii, co jest dość upierdliwe, bo teraz muszę tutaj stać tą armią i pilnować tej prowincji, no. Pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki, linki w opisie. Czas na małą, szybką wojenkę, tutaj tylko i wyłącznie z tą nacją. Nikt ich nie wspiera, więc raczej nie będzie to problemem. Zajmujemy od razu wszystkie prowincje. Naprawdę szybka wojenka. Teraz atakujemy te plemiona tutaj w okolicy Genui, żeby je podbić, ponieważ jest to chyba ostatni region, który jakkolwiek ma coś wspólnego z naszą kulturą, więc trzeba podbić jak najszybciej. Tylko ta wojna będzie trochę upierdliwa, chociaż ich sojusznicy nie są za duzi, ale jednak są. Takie bitwy to ja lubię. Ale widzę, że będę musiał po tej wojnie jak najbardziej odpocząć, bo mamy po pierwsze bardzo dużą agresywną ekspansję, jak i wycieńczenie wojną dość niezłe. Ale zobaczcie, jak szybko teraz wzrasta nasze doświadczenie militarne po tych paru wygranych bitwach, jakie tutaj mamy w obszarze Genui. Przecież zdobędę ten fort i na tym zakończę tą wojnę, bo nie zależy mi na tych obszarach poza tą linią. Tak realnie. Będę mógł sobie tutaj wybudować forty, które będą nas totalnie broniły przed inwazjami barbarzyńców. Ale jak to? On wypuścił tu jakiegoś wasala. Ewentualnie to może jakaś wojna domowa jest? Turian Revolt. Tak, to jest wojna domowa. Ona się rozpoczęła podczas naszej wojny. Co to ma być? No a mi zostało już tutaj wyczyścić takie pomniejsze armie przeciwnika. Naszą główną armią, bo widzę, że no niestety chodzi, przegrał wojnę domową, nagle terytorium się odbiło. Trochę to niedopracowane PDX, trochę to niedopracowane, że ja to przed chwilą zdobyłem i muszę zdobywać jeszcze raz. No trochę fajne, że jak mamy takie wyczerpanie wojną, to zaczynają nam się pojawiać jakieś eventy na to, że właśnie nasze wojska muszą być jakieś lojalniejsze i na przykład musimy im wypłacić dodatkowe tutaj gratyfikacje pieniężne albo zrobić dziesiątkowanie, setkowanie. Wtedy tracimy troszeczkę wojska, ale podnosi się jego jakość. Dość śmieszne to jest. Kończymy tą wojnę, bierzemy wszystkie te terytoria i zobaczcie, bierzemy też takie przejścia tutaj w górach. Co jest mi się wydaje, że takie dość super ważne, żeby teraz tutaj zbudować fortecę i właśnie tutaj zatrzymywać barbarzyńców na tych przejściach. Tak samo będziemy za chwilę od północy to starali się jakoś zabezpieczyć. I wtedy skończymy nasze podboje w tym regionie. No, tylko że niestety nasze podboje tak czy siak muszą się zakończyć w tym momencie, ponieważ mamy bardzo dużą agresywną ekspansję i bardzo duże wycieńczenie wojną, więc rozwiązujemy armię. No i trzeba będzie odpocząć, ale no patrzcie, kolejne armie też mogę już niedługo mieć. No, tylko też szkoda, że tutaj są settlementy, więc za dużo tych fortów nie postawię. Szkoda, że tutaj nie ma miast, więc jestem zmuszony kasować ulepszenia, które tutaj są, no i postawić forty. Wykonaliśmy kolejną też misję tutaj na podbój Galii. No ale to jeszcze nie wszystko. W sumie też pójdziemy teraz w tutaj całą tą odnogę w Civic Advances. Tutaj jest bardzo mocna technologia, która dodaje Global Settlement Building Slot plus 1. Czyli każdy settlement, którego mamy, przepraszam za tego psa, jeżeli go słychać. No ale jest po prostu dziki, ja muszę nagrywać przy otwartym oknie, bo inaczej jest mi za ciepło. I mamy też alternatywę, która dodaje bonusy do miast, ale o wiele bardziej opłacalne są settlementsy, ponieważ macie ich o wiele, wiele więcej. I w sumie tutaj obniżam też tutaj hajsy, jakie dostajemy od trybutariuszów, ponieważ nie zależy mi na tych pieniądzach od nich, a wolę, żeby były lojalniejsze i by nas wspierały w naszych działaniach wojennych. W miastach, tak jak już wspominałem, to postaram się teraz pobudować Great Theater, żeby jak najszybciej kultura w tych regionach nam się nawracała na nasze. Raczej w settlementsach nie macie żadnego takiego budynku, który by w jakiś znaczący sposób przyspieszał nawracanie tej kultury, więc szkoda na to czasu tak realnie. No i pięknie nasza kultura rzymska, zobaczcie jak szybko tutaj się rozrasta, już 41% z 30 paru, które mieliśmy. No a ja już powoli się szykuję mentalnie do wojny w tym regionie,
A z tego co widzę, tutaj mamy jakąś znowu wojnę domową. No i lecimy na wojnę z miastami tutaj greckimi, które nam się nie podporządkowały. No, oczywiście to oznacza, że będziemy teraz jakąś większą wojenkę mieli, no ale trudno. I chyba możemy teraz mianować dyktatora. Z czym to się je? Nie wiem, dostajemy większe morale armii, więc jest to zawsze na propsie. I zobaczymy, co to spowoduje nam w przyszłości. Jeszcze tak, nie miałem takiego dyktatora, który by nie spróbował przejąć władzy w naszym kraju, ale też mogłem w sumie pomyśleć o tym. Mogę jakąś misję tutaj wykonać, ale to nieważne. Bo przyjęcie dyktatora, pamiętajcie, że tutaj otwiera nam ścieżkę do wojny domowej, która wprowadza nam dyktaturę. No ale to może jeszcze za wcześnie na to. Ja natomiast podejrzę sobie, z kim tutaj walczę. Nie tak dużo ich. To będzie chyba jedna bitwa tej wojny, którą i tak wygrywamy bez większego problemu. No i czas na kolejną ofiarę. Co prawda tą wojnę tutaj zakończyliśmy naszym wspaniałym zwycięstwem, ale to jeszcze nie koniec naszych podbojów w regionie greckim. W sumie to z kim ja mam teraz tą wojnę? Bo tak nie wiem za bardzo. Czemu mi zakończyło tą wojnę? Co tu się wydarzyło? Czuję się oszukany, to jeszcze raz. Jeszcze raz lecimy tą wojnę. Dokładnie to samo będę zdobywał, nie wiem co się wydarzyło, że mi przerwało tą wojnę. No okej, teraz mogę zabrać wszystko co chcę. Wszystko mogę tutaj zdobyć. Nie wiem, dlaczego tak to się zakończyło poprzednim razem. O, wojna domowa! Dlaczego? I możecie mi też właśnie wytłumaczyć tą mechanikę wojny domowej. Dlaczego do niej właśnie dążymy? Nie rozumiem tego. Jest to też jakoś bardzo tak niezrozumiale opisane na wiki. No i teraz wyjebiście. Mogę wprowadzić coś, co mnie prowadzi do dyktatury. Przynajmniej za jakiś czas. No ale jeszcze tego przed nami dość długa droga. Po tych wojenkach tutaj na południu na chwilę rozwiążę armię, ale to tylko i wyłącznie na chwilę, żeby odpocząć i żeby nam się zredukowało to wszystko, co mamy tutaj negatywne. W sumie też warto na każdy taki region jeden stworzyć sobie właśnie główne miasto, które będzie wam zbierało tych ludzi i tak dalej. O, tu akurat już mam miasto. Zwrócić na to uwagę, gdzie są te miasta, gdzie ich nie ma. Tylko, że to też dość sporo punktów influenza kosztuje. A, to nie mój kraj, to nie mogę tego zrobić, nieważne. Więc w tym regionie miasto już mamy. W tym regionie miasto już też przynajmniej jedno mamy. A tak to ogólnie opierać się właśnie na settlementsach, bo tam produkujemy te wszystkie dobra, którymi możemy handlować. O, tutaj miasto, to powiem wam szczerze. O, przynieśmy. Ua, to lojalność tracę. To niedobrze, ale chcę tutaj miasto tak czy siak stworzyć. Czy ktoś gdzieś widzi moją flotę? Bo chyba ją zgubiłem, albo by ją właśnie zatopili. Ups! Floty chyba nie mam. Trzeba zbudować nową.